XX wiek to w wielu aspektach przełomowe wydarzenia w nauce. Dobitnym przykładem jest tu astrofizyka. To przecież w XX wieku trwał wyścig kosmiczny między sowiecką Rosją a USA. To na przełomie lat 60. i 70. ludzie stąpali po Księżycu. I chociaż dziś ekspedycji na Księżyc z udziałem ludzi się nie realizuje, to w drugiej połowie XX wieku miało miejsce wydarzenie bez precedensu, które zaszokowało świat nauki. XX wiek to niemal era teleskopów. Ich historia sięga jednak wcześniej. Za twórcę pierwszego teleskopu uważa się umownie Galileusza. Był XVII wiek, gdy powziął pierwsze obserwacje nieba. Był pierwszym człowiekiem, który korzystając z możliwie największego na ówczesne czasy powiększenia, zobaczył szczegóły na Księżycu oraz planetę Jowisz. Do dziś cztery najbardziej widoczne, nawet z użyciem lornetki Księżyca Jowisza, nazywamy księżycami galileuszowymi. Ale Galileusz zobaczył przez swój teleskop coś jeszcze, czego nie potrafił zrozumieć. Naszkicował więc tajemniczy obiekt. Rysunek wyglądał tak. Galileusz uważał, że być może jest to jakaś forma dwóch księżyców przylegających do jednej planety. Dopiero po latach, gdy udoskonalono urządzenie teleskopu, potwierdzono, że to planeta, którą dziś bardzo dobrze znamy. Saturn. W miarę upływu czasu teleskopy budowano coraz większe. Przede wszystkim, aby oglądać więcej i w solidnym powiększeniu, ważne jest serce każdego teleskopu – lustro. Oczywiście samo lustro tu nie wystarczy. W uposażenie teleskopu wchodzą też m.in. okular czy tubus. W XIX wieku dążono przede wszystkim do tego, by lustra były o jak największej średnicy, tak aby zbierały jak największą ilość światła oraz można było zastosować jak największe powiększenie. To właśnie to powodowało największe wyzwania. Ludzie stawali na głowie, by zobaczyć, co kryją tajemnice nieba. Dlatego już w XVIII i XIX wieku budowano teleskopy monstrualnych rozmiarów. W połowie XIX stulecia irlandzki inżynier William Parsons zbudował prawdziwego potwora. To teleskop Lewiatan. Sam tubus mierzył ponad 17 metrów. Lustro posiadało średnicę prawie 2 metrów i ważyło 3,5 tony. Rysunki irlandzkiego inżyniera z obserwacji zachowały się do dziś, ale ograniczona na ówczesne warunki technologia nie pozwalała mu na wysoką rozdzielczość obserwowanych obiektów. Ta za to zaczęła się polepszać w XX wieku. W latach 40. w USA do użytku oddano tzw. teleskop Hale'a w stanie Kalifornia. Średnica zwierciadła wynosiła około 5 metrów. Z czasem takich obserwatorów będzie coraz więcej, a jednak nie zadowoliły one astrofizyków w pełni. Wszystko przez specyfikę naszej planety. Chodzi o problem migotania lub falowania obserwowanych obiektów. Mówił o tym polski astrofizyk, profesor Stanisław Bajtlik. Ziemska atmosfera jest nieprzezroczysta dla większości rodzajów promieniowania elektromagnetycznego. Jedynie fale radiowe i światło widzialne dociera do powierzchni Ziemi. Pozostałe rodzaje promieniowania, ultrafioletowe, podczerwone, rentgenowskie i gamma, jest pochłaniane w znacznym stopniu lub całkowicie przez atmosferę. Sprawa ograniczonych obserwacji kosmosu z Ziemi spędzała naukowcom sens powiek. Popularyzator i miłośnik astronomii Przemysław Ruć również pisał na ten temat. Z problemem falowania obrazów gwiazd otrzymanych za pomocą teleskopów inżynierowie nie potrafili sobie poradzić przez długie lata. Początkowo jedyną możliwością ograniczenia negatywnego wpływu atmosfery było budowanie obserwatoriów w górach, gdzie bardziej stabilne powietrze przy cięższej jego warstwie pozwalało się zbliżać do teoretycznych wartości rozdzielczości optycznej instrumentu. Wraz z rozwojem technologii, atmosferyczne turbulencje stały się mniej dokuczliwe, gdyż z pomocą skomplikowanej maszynerii i sprzężonych z nią komputerów w dużej mierze udaje się je minimalizować. Technologia wykorzystywana na Ziemi wciąż jednak nie rozwiązywała w pełni problemu. Wpływ atmosfery nadal stanowił swoistą blokadę dla satysfakcjonujących naukowo obserwacji. Dlatego w latach 60. astrofizycy powzięli intrygującą, nieco szaloną, ale jakże genialną myśl. A co jeżeli wyrzucilibyśmy teleskop w kosmos? Sama idea nie była nowa. Podobne koncepcje głosił w latach 40. Lyman Spitzer, ale ograniczały go możliwości technologiczne. Teraz pomysł potraktowano całkiem serio. Zaczęły się pierwsze badania oraz kosztorysy. Ideą przewodnią było zamieszczenie kosmicznego już teleskopu na orbicie okołoziemskiej. W ten sposób urządzenie będzie cały czas w zasięgu i w razie awarii będzie istniała możliwość jego naprawy. To, o czym naukowcy na razie tylko marzyli w latach 60., stało się rzeczywistością niecałe 30 lat później. 24 kwietnia 1990 roku to ważna, choć nieco zapomniana data w historii ludzkości. Tego dnia prom kosmiczny Discovery wyniósł na orbitę kosmiczną teleskop Hubble'a.
to przełom w dziedzinie światowej astronomii. Dla wielu naukowców było to jak święto. Urządzenie waży 11 ton. Swoim rozmiarem przypomina autobus. Lustro posiada aż 2,5 metra średnicy. Teleskop Hubble'a w ciągu 96 minut okrąża naszą planetę, pędząc z szybkością 27 tysięcy km na godzinę. Ale najważniejsze było to, co przez ten genialny wynalazek ludzkości zobaczymy. Na ile zmieni się nasze postrzeganie kosmosu. Na to nie trzeba było długo czekać. Przemysław Ruć pisał z nieukrytym podziwem. Nie sposób nawet w ramach opracowania o podobnej objętości co album opisać, jak bardzo instrument ten przyczynił się do rozwoju astronomii, astrofizyki i kosmologii. Spektakularne fotografie galaktyk i ich gromad, kolorowych mgławisk, gromad gwiazd, detali na tarczach planet Układu Słonecznego spowodowały zainteresowanie środków masowego przekazu nauką o wszechświecie, a przez nie milionów ludzi na całej Ziemi. Teleskop przesłał na Ziemię fotografie, które zapierają dech w piersiach. Filary stworzenia, mgławica kraba, czy galaktyka Sombrero i wiele, wiele innych. Ale nie stworzyliśmy tego filmu po to, aby opowiadać wam o zdjęciach pojedynczych obiektów. Nie, nie o to tutaj chodzi. Najsłynniejsze zdjęcie w dziejach ludzkości teleskop Hubble'a miał dopiero wykonać. Szok, w jaki wprowadzi ono wielu mieszkańców Ziemi oraz emocje, jakie rozbudzi, nie dorównują wielu innym znanym fotografiom. Ale po kolei. Zatrzymajmy się dosłownie na chwilę na krótki eksperyment. Zanim przejdziemy do najsłynniejszego zdjęcia w historii, musimy sobie coś krótko uświadomić. Bez tego zrozumienie zjawiska, o którym mowa, jest niemożliwe. Nasza planeta jest oczywiście częścią Układu Słonecznego. Ten układ jest z kolei częścią naszej galaktyki, czyli Drogi Mlecznej. Wyobraźcie sobie teraz nasz Układ Słoneczny, Słońce, Ziemię, gazowych gigantów Jowisza i Saturna oraz całą resztę. Spróbujcie teraz mocą swojej wyobraźni zmniejszyć go do rozmiarów płyty CD. Dla właściwego zobrazowania połóżmy tę płytę na Ziemi. I teraz zaczyna się najciekawsze. Jeżeli ta płyta CD to nasz Układ Słoneczny, to cała nasza planeta jest jak Droga Mleczna. Innymi słowy, nasza planeta Ziemia jest pod względem wielkości dla tej płyty CD tym samym, co nasza galaktyka Droga Mleczna dla całego Układu Słonecznego. Tak wielka jest nasza galaktyka, takie są proporcje porównawcze obu tych miejsc. To porównanie tylko pokazuje, z jak gigantycznymi obszarami w kosmosie mamy do czynienia. W naszej galaktyce znajduje się według najnowszych danych około 400 miliardów gwiazd, mniej lub bardziej podobnych do Słońca, albo też całkowicie innych. Okej, ale po co te wszystkie porównania? Co to ma wspólnego z kosmicznym teleskopem Hubble'a? No właśnie. W 1995 roku postanowiono przeprowadzić eksperyment. Chodziło o to, by wybrać najciemniejszy kawałek, dosłownie drobinkę naszego nieba. Obszar ten miał nie zawierać żadnego światła widzialnego, jak na przykład gwiazdy. Wybrano więc pusty fragment w konstelacji Wielkiej Niedźwiedzicy, który widzicie teraz na ekranie. Następnie na ten właśnie punkt ustawiono teleskop Hubble'a celem wykonania fotografii. Do doświadczenia wykorzystano specjalnie technologicznie przygotowaną kamerę wyposażoną w 48 filtrów. Część z nich odpowiadała za izolację wąskiego pasma promieniowania elektromagnetycznego. Inne były użyte w badaniach koloru gwiazd i galaktyk. Między 18 a 28 grudnia 1995 roku zaczęto rejestrowanie obrazu tego właśnie ciemnego skrawka naszego nieba. Teleskop wykonał wiele ujęć, przesłano je na Ziemię, a następnie zaczął się skomplikowany proces złożenia obrazu w jedną całość. Cała fotografia składała się z 342 obrazów, które należało teraz oczyścić i połączyć ze sobą, aby uzyskać całościowy obraz tego, co się tam znajduje. Z ujęć tych należało pozbyć się rozproszonego światła, które pochodziło z Ziemi i docierało do teleskopu. Trzeba było też usunąć przelatujące przed teleskopem satelity oraz tak zwany kosmiczny złom. Następnie z pomocą filtrów odzwierciedlić barwy sfotografowanych obiektów. Efekt był zatrważający. Zdjęcie, które wykonał teleskop Hubble'a i które udostępniono opinii publicznej na całym świecie, wyglądało właśnie tak. Nazwa tej historycznej fotografii to tak zwane głębokie pole Hubble'a. Okazało się, że w tym pozornie pustym, niewielkim kawałku nieba znajduje się potężna ilość galaktyk. W każdej z nich miliardy, miliardy gwiazd. To galaktyki podobne do naszej Drogi Mlecznej, albo nawet większe. Dla naukowców z całego świata był to szok.
Teraz patrząc na tę zatrważająco dużą ilość galaktyk w tak małym wycinku nieba, przypomnijcie sobie porównanie z płytą CD. To jest ten moment, ta chwila, gdy uświadamiamy sobie ogrom kosmosu, a dzięki tej fascynującej fotografii odczuwamy wiele uczuć naraz. Fascynacji, może podekscytowania, ale też samotności, lęku i konsternacji. A przecież to tylko ten jeden fragment kawałka nieba, pozornie tylko pustego. Ta fotografia to jedno z najsłynniejszych zdjęć w dziejach ludzkości. Jak wiele mówi ono o nas samych, jak bardzo eksponuje ono nasze egzystencjalne pytania. Kim my w ogóle jesteśmy w tak dużym wszechświecie? Skąd przybyliśmy i dokąd zmierzamy? Czy tam, w tych odległych galaktykach, istnieje jakaś forma życia, które stworzyło cywilizację? A może te miejsca wręcz tętnią życiem, ale z racji odległości nic na ten temat nie wiemy. Poza tym, jeżeli na tak małym wycinku ciemnego nieba znajduje się tyle galaktyk, to co dzieje się w innych miejscach? Ich ilość jest niewyobrażalna. Fotografia głębokiego pola Hubble'a na zawsze zmieniła nasze wyobrażenie o wszechświecie. Na tym praca kosmicznego teleskopu się nie skończyła. Astronomowie byli nienasyceni. Chcieli wykonać więcej tak fascynujących fotografii. Dlatego w 1998 roku eksperyment powtórzono. Tym razem za cel obrano fragment nieba w gwiazdozbiorze Tucana. Efekt był dokładnie ten sam. Potężne ilości galaktyk wyłoniły się z fotografii znów, wprowadzając naukowców w stan melancholii. W 2004 roku wykonano kolejne zdjęcie. To tak zwane ultragłębokie pole Hubble'a. Jako cel wybrano tym razem skrawek nieba w gwiazdozbiorze Pieca. Czy i tam znajdowały się tak liczne galaktyki? Nie inaczej. Zresztą spójrzcie na to sami. Dziś teleskop Hubble'a nadal krąży po orbicie. Przeszedł już w swoim życiu kilka awarii. Niektóre były na tyle poważne, że dalsza użyteczność teleskopu stoi pod znakiem zapytania. Niedługo jego historia się zakończy, ale tam, gdzie jest koniec, jest też początek. Teleskop Hubble'a wkrótce zostanie zastąpiony przez kolejny kosmiczny teleskop. Tym razem będzie to teleskop Jamesa Webba. Średnica jego lustra to aż 6,5 metra, czyli ponad dwa razy większa niż w przypadku Hubble'a. Niestety wyniesienie teleskopu na orbitę przekładano w czasie już kilka razy. Trudno się dziwić, to proces bardzo kosztowny, a sama inwestycja to miliardy dolarów. Ale mam dla Was coś na pocieszenie. W momencie, gdy powstaje ten film, datę startu zaplanowano na 18 grudnia 2021 roku. Co takiego pokaże nam teleskop Jamesa Webba? Sprzęt będzie prowadził obserwacje podczerwieni, a zatem niewykluczone, że będziemy świadkami kolejnego przełomu w historii nauki, który na nowo rozbudzi nasze egzystencjalne pytania. W tym materiale to już wszystko. Wielkie dzięki za wsparcie przez Patronite oraz wszystkie subskrypcje. Trzymajcie się i do zobaczenia.